Nawet jeśli niczego się nie szuka, to kopiąc można znaleźć skarby. Skarby archeologiczne. Tak jak na budowie drogi ekspresowej S1 pomiędzy Oświęcimym i Dękowicami. To z jednej strony ciekawa historia, z drugiej znaczące opóźnienie inwestycji. Paweł Jędrusik. W trakcie budowy drogi S1 w Jawiszowicach w Powiecie Oświęcimskim natrafiono na ślady osadnictwa liczące od 7 do 10 tysięcy lat. Na dwóch stanowiskach odkryte zostały zabytki tzw. kultury Łużyckiej oraz kultury Mierzanowickiej, w przyszłości trafią do muzeum w Brzeszczach. Z powodu prac archeologicznych wydłuży się czas oddania odcinka drogi S1 między Oświęcimiem a Dankowicami. Wydłużyliśmy termin realizacji o 10 miesięcy, czyli z lipca 2021 roku na czerwiec 2025 roku. E, ogólnie jesteśmy na poziomie ponad 70% zaawansowania, przy czym obiekty mostowe naprawdę są już bliskie ukończeniu ponad 80%. Archeologiczne skarby znaleziono też w Gliwicach, choć tam nie przez przypadek. W latach 2017-2021 szukano nieistniejącej świątyni na terenie Czechowic, obecnej dzielnicy Gliwic. Znaleziska można teraz oglądać w zamku piastowskim. Ponad 100 monet, które zostało znalezione właśnie na terenie, na terenie tego dawnego kościoła i fundamentów nowej, nowej świątyni. Zobaczymy monety czeskie, polskie, śląskie, bite przez piastów gugowskich i opolskich, monety saksońskie, węgierskie. A to nie wszystko, bo na wystawie można także zobaczyć inne przedmioty użytku codziennego, m.in. naczynia i biżuterię.